Pierwsza połowa była w wysokim tempie, mieliśmy swoje sytuacje, tak samo jak i rozwój, ale obiektywnie patrząc, szkoda, bardzo szkoda, że nie wykorzystaliśmy przynajmniej dwóch sytuacji z pierwszej połowy. Mogliśmy się cieszyć z trzech punktów, tak, niestety zostajemy z tym jednym punktem, czujemy niedosyt, ale również wielkie brawa dla naszego bramkarza, tutaj Bartka Kowarskiego, który uchronił nas przed porażką i wybronił takie trzy sytuacje, które naprawdę klasa światowa, wielkie brawa dla niego. Ciężko powiedzieć, bo to też wszystko jest jeszcze w nas buzuje. No, na pewno zagraliśmy my nieskutecznie dzisiaj, bo było tych sytuacji bardzo dużo, już nie wspomnę o rzucie karnym niewykorzystanym. Ale przeciwnik też ma swoje sytuacje, to też jest bardzo dobry zespół z dużą jakością, także ciężko mi na ten moment gdzieś tam ocenić, na pewno sobie to przeanalizujemy i tych sytuacji takich dogodnych wyłapiemy i wtedy zobaczymy, jak to statystycznie wyszło, ale na pewno no, z naszej strony, bo ja zawsze skupiam się na swoim zespole, to na pewno jest to niedosyt, bo mieliśmy trochę dużo tej sytuacji dzisiaj. Na pewno jest to niedosyt, tym bardziej, że prowadziliśmy ten mecz 1-0, ale tak jak mówią, jak się nie da meczu wygrać, to trzeba go zremisować. Powiedzieliśmy sobie, że widać to, że jesteśmy po prostu w tym meczu lepszą drużyną, że tak naprawdę w pierwszej połowie mogliśmy ten mecz wygrywać, nawet zamknąć w pewnym momencie i po prostu chcieliśmy ruszyć i tą szalę przerzucić na swoją stronę, bo było widać, że po prostu lepiej nam szło w tym meczu. Ja jestem bardzo zadowolony z ofensywy, bo ci chłopcy naprawdę bardzo ciężko pracują, jak i cały zespół. Tutaj to nie można tego oddzielić, bo broni cały zespół, atakuje cały zespół i bez jednych i drugich nie byłoby dzisiaj tych sytuacji wybronionych i stworzonych sobie. Także ci chłopcy bardzo ciężko pracują na to, żeby ten klub został w tej czwartej lidze, a no, musimy się nauczyć po prostu takie spotkania gdzieś otwierać wynik, też zamykać, jeżeli one są i takiej więcej odpowiedzialności i mądrości za wynik, to na pewno tego się uczymy, ale tak jak mówię, no, to jest młody zespół, który bardzo fajnie się rozwija i to na pewno będziemy robić w tym też elemencie postępy. Tutaj również w szatni mówiliśmy po prostu, żebyśmy po prostu byli przygotowani na pierwszy początek właśnie, pierwsze 15 minut drużyny z rozwoju. Czym się charakteryzowała gra rozwoju? Tym, że zagrywali długą piłkę na napastnika, który praktycznie wygrał 90% główek w tym meczu i tutaj mieliśmy sobie największy problem. Ciężko powiedzieć dlaczego. Może brak koncentracji, może źle całym zespołem weszliśmy w tą drugą połowę. Straciliśmy tą bramkę dość szybko, później przeciwnik trochę przejął inicjatywę, ale udało się im jedną i tylko jedną bramkę dzisiaj zdobyć, przez co remisujemy mecz i nie ma aż tak źle. Przeciwnik dzisiaj postawił na pewno bardzo ciężkie warunki. Mieliśmy dużo roboty w defensywie. Cieszę się, że mogłem pomóc zespołowi, bo od tego jestem. I obyśmy dalej w defensywie pracowali tak dobrze jak dzisiaj i w poprzednich meczach i tych bramek tracili jak najmniej. To nie tylko my, bo Sparta gra też bardzo fajną ofensywną piłkę i takie derby widać, że cieszą oko kibica, bo było dzisiaj widać po trybunach, że bardzo dużo ludzi przyszło oglądać takie starcie. I fajnie, że w Katowicach jest taka fajna piłka. Szanujemy ten punkt, bo wiem, że mierzyliśmy się z dobrą, bardzo dobrą drużyną, fajnie prowadzoną i z dużą jakością, także no, ciężko by się było nie cieszyć, ale nie szanować tego punktu. Kibice nieśli? Tak, oczywiście, że tak. Od jakiegoś czasu tutaj mamy wsparcie kibiców i czuć to na boisku, czuć, że niesie to do lepszej gry. Na rozwoju się tworzy taka fajna historia. Tak jak mówię, my jesteśmy klubem, który ma zupełnie inne, że tak powiem, hierarchię wartości niż Sparta. Tutaj duża część tych chłopców, które nam śpiewała, to są moi podopieczni z rocznika 20. Bardzo im za to dziękuję i pozdrawiam. No na pewno robią fajną robotę. Nasi trenerzy są w pierwszej drużynie trenerami w akademii też. Także no to jest taki klub z taką wielkim sercem, wielką historią i na pewno rodzinny. Tyle kibiców przyszło na mecz, derby. Sparta, rozwój, zawsze tutaj kluby z Brunowa, jak można powiedzieć, i czuć było tą taką zainteresowanie tym derbami, emocje na boisku i tylko się cieszę, że takie mecze w czwartej lidze są i tylko do tego dążyć, jak najbardziej. Uszczelaliśmy zawodników, uczyliśmy całą szatnię, że te cztery mecze, które wygraliśmy wcześniej, straciliśmy tylko jedną bramkę. To nie koniec sezonu i musimy pokazać się z jak najlepszej strony właśnie w tym meczu, bo wiedzieliśmy, że rozwój grał u siebie, to z mocy przeciwnik ostatnio zremisował z Miedarami, gdzie też również gonił wynik, wygrali Zagłębie stosownie z rezerwami, więc spodziewaliśmy się trudnego meczu, czujemy niedosyt, bo na pewno nie był to nasz najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Taka jest piłka niestety i musimy po prostu przeanalizować i od poniedziałku zająć się meczem z Ruchem Radziąków. Musimy się wystrzelać takich meczy, bo tak jak mówię, mogliśmy ten mecz zamknąć wielokrotnie. Było tych sytuacji
naście chyba bym nawet powiedział. I po prostu to jest spotkanie, które musimy zamknąć na doświadczeniu i cieszyć się z wygranej, a nie tylko remisu. Chcemy w każdej kolejce pokazać dobry futbol, dobrze grać i wygrywać, po prostu wygrywać te mecze, bo to jest najważniejsze. Nie myślimy, co będzie w czerwcu, nie myślimy, co będzie w maju, myślimy, co będzie w kolejnym tygodniu. Żyjemy z meczu na mecz, przygotowujemy się pod to, więc tutaj jest najbardziej taki nasz plan. Cierpliwość jeszcze raz i na pewno będziemy się cieszyć z 3 punktów. Pracujemy cały czas, każdy najbliższy mecz jest meczem do wygrania i w to celujemy.